Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu w studio. Mój i Państwa gość Marek Suski, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie. Witam Państwa. Panie Marku, żartowaliśmy rzeczywiście, że strach teraz puścić oko do kobiety. W ogóle, ja nie wiem, czy w ogóle już teraz można kobiecie jakieś powiedzieć, że jest ładna i miła, bo to zaraz jest molestowanie. Sądzę, że feministki sobie zapracują na to, że będziemy im mówić, że są brzydkie i niemiłe. To wtedy nie będzie molestowania. To w ogóle świat oszalał. No, ktoś żartem do kogoś puścił oko na komisji i się stał szowinistycznym, jakimś antyfeministą, że to skandal, do sądu go rozstrzelać, powiesić, obciąć język i tak dalej. No, czy to w ogóle rzeczywiście przejaw szowinizmu, pańskim zdaniem? Nie, to jest jakiś żart. No. W ogóle to chyba przejaw, nie chcę użyć jakiegoś mocnego słowa, ale no, najdelikatniej mówiąc, może brak dystansu do siebie, brak poczucia humoru, może jakieś kłopoty w domu, w dzieciństwie, no bo taki brak poczucia humoru i tego typu podejście, no to nie tylko niech pan tu oczka nie puszczy, ale nawet niech pan nie patrzy w tą stronę. No matko, no to już w ogóle nie wiadomo, co zrobić. Ja będę chyba w ciemnych okularach do Sejmu przychodził. Panie ministrze, czy w takim razie sugeruje pan, że pan także dopuszcza się tego haniebnego czynu i puszcza oczko do Coraz bardziej się boję w ogóle cokolwiek powiedzieć. Dzisiaj, no jak ja byłem młodym chłopcem i mnie mama uczyła i babcia, obie panie już świętej pamięci, to kiedyś nie pocałowałem w rękę mojej nauczycielki, to dostałem, że tak powiem, niezłą burę i musiałem iść przeprosić z kwiatami, pocałować w rękę i taki nawyk mam i teraz to nie wiem, bo to pocałować w rękę kobietę, to może być podejrzenie o molestowanie. Ja mam po prostu też taki odruch. Staram się, już mówię, dobrze, już nie będę całował, bo to powiedzą, że stary facet całuje młode dziewczyny. No ale to, no, to jak weszło w krew, to trudno się odzwyczaić. I... Panie ministrze, przechodzimy w takim razie tak. Ciężkie życie mężczyzny w dzisiejszych czasach. Ciężkie życie mężczyzny, słaba kobiety też kompletnie. Nie mają. A rzeczywiście te relacje i rola mężczyzny ulega takiemu przewartościowaniu, no, można powiedzieć. Urlopy teraz... tacierzyńskie tak. I opieka nad dziećmi. A to urlopy tacierzyńskie to coś złego? Nie, mówimy, że się zmienia rola mężczyzn. Mm-hmm. Kiedyś, jak w mojej młodości, to nie było urlopów tacierzyńskich. Kobiety wychowywały dzieci. I to było uważane za coś normalnego. Dzisiaj uważa się, że normalnym jest, że albo mężczyzna, albo kobieta. Czasy się zmieniają, obyczaje się zmieniają. Ja nie oceniam tego, czy to dobre, czy złe. Mm-hmm. Tylko mówię, że jak ktoś jest trochę starszej daty, ja już się czuję troszkę starszej daty, no to te obyczaje czasami zaskakują. Czasami pozytywnie, a czasami negatywnie. No jak z tym uśmiechem i puszczeniem oka, czy pocałowaniem w rękę. No. Obawiam się, że mogę usłyszeć też pod swoim adresem, że jakoś zachowuję nieładnie w stosunku do kobiet, bo mogę powiedzieć komplement czy coś. Tak tu przed programem mm-hmm. sobie żartowaliśmy, czy ja mogę powiedzieć, że pani jest ładną, piękną kobietą, bo to może być odebrane jako, prawda, nie wiem, coś panie niestosownego albo molestowanie. Panie ministrze, jesteśmy zagonieni do narożnika zdecydowanie jako mężczyźni. Zmienia się rola, to z pewnością, a przechodząc do właśnie za chwilę tych... kobiety będą nas musiały podrywać, bo to strach. A to już się dzieje, panie ministrze. Kolejna kwestia i już przechodząc do konkretów, do kwestii poważniejszych i tutaj właśnie też ja to pani było poseł też bardzo poważne, Gasiuk-Pichowicz mówiła właśnie o tym, iż to... bardzo poważna kwestia, którą poruszała sejmowa komisja, mianowicie nowi członkowie do Krajowej Rady Sądownictwa.
To jest moim zdaniem nawet mniej poważne niż to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, choć rozmawialiśmy w takim tonie żartobliwym, ale to dotyczy całego społeczeństwa i pewnej zmiany modelu. Odejście od takiego modelu, w Polsce była tradycja, nawet w poezji, prawda, mówiąca o kobiecie, że to istota równa aniołom i tak dalej, pewnego szacunku. Już teraz oczywiście nikt się tak nie zachowuje, ale kiedyś na powitanie z panią domu klękano i całowano w nogę. Było takie, że całowanie po nogach. No tego oczywiście powrotu do tego nie ma, ale to jest bardzo poważny temat wbrew pozorom. Te relacje między mężczyzną a kobietą i to, że dzisiaj nam właściwie już prawie nic nie wolno. To jest bardzo poważne. W odróżnieniu do KRS-u, o którym się tak strasznie dużo mówi, no powołanie 15 nowych członków KRS-u, no wszystko się zmienia, no są kadencje, wszystko następuje się zmienia wymiana się KRS. I rzeczywiście wszystko powinno być po staremu. Ja rozumiem, że pan Jan B., były członek KRS-u, u którego gdzieś tam po ogródkach CBA szukała złotych sztabek za korupcję, jak był w KRS-ie, to było świetnie. Tak powinno pozostać. Jak my zmieniamy i uważamy, że jednak wśród sędziów też są ludzie, którzy no powinni pełnić pewne odpowiedzialne funkcje, a są tacy, którzy być może nie powinni być nawet sędziami, no to jest straszna burza, że tu nie ma demokracji, że się łamie niezawisłość sądu rozumiana jako bezkarność całkowita kasty. No to jest to kolejne stawianie wszystkiego na głowie. No i ci sami ludzie, którzy choćby relacje damsko-męskie stawiają na głowie, ten problem też stawiają na głowie. Przedstawiając na świecie, bo to jest najistotniejsze, bo w Polsce społeczeństwo się trochę z tego śmieje, że to jest burza w szklance wody, przedstawiając to jako dyktaturę w Polsce. Że rzekomo obecny rząd, kiedy zmienia w różnych ciałach władze, które pochodziły z wyboru poprzedniej ekipy lub jeszcze poprzednich ekip, albo jeszcze będące reliktem PRL-u, bo w wielu różnego rodzaju placówkach, nie tylko w sądach, są ludzie, którzy wywodzą się z głębokiego PRL-u, kariery zaczynali w PZPR-ze, no to jest łamanie zasad demokracji i jest przedstawiane, jak zdaje się Lewandowski powiedział, że w Polsce jest gorzej jak w Aleppo i tutaj powinna Europa koncentrować swoją uwagę. Panie ministrze, taki wszystkie główny rezolucje zarzut, który ma opozycja właśnie do nowych członków KRS, to jest to, że to są kandydaci polityczni, że mają one mocne poparcie, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. No mogli zgłosić swoich. Krótko mówiąc, natomiast no kto ma dokonać takiego wyboru? W naszej konstytucji takie role są powierzone parlamentowi. Są kraje, w których tego typu ciała wybierają ministrowie sprawiedliwości i tam to jakoś nie rodzi kontrowersji, że to są ludzie wybrani przez ministra. Tutaj wybiera to Sejm, każda partia mogła zgłosić swoich kandydatów i z pewnością wtedy każdy mógłby powiedzieć, że jest reprezentacja różnych poglądów. No przecież nie oszukujmy się, sędziowie też mają poglądy, co zresztą nieraz w wyrokach znalazło się odzwierciedlenie. A powinno na tak to, być? No ludzie mają poglądy, no co to znaczy, czy powinno tak być? No ludzie mają poglądy, no, nie wyprodukujemy człowieka, który jest bez poglądów. Ale czy te poglądy ludzie powinny nie krowy przedstawiać się w orzecznictwie? Nie powinny się przedstawiać. Powinno być tak, że orzeczenia są apolityczne i sędziowie kierują się sumieniem i prawem, czy też sumieniem na podstawie prawa. Natomiast ludzie o różnych poglądach mają trochę różne sumienia. No, to jest jakby normalne. My się różnimy. Na tym polega
to piękno ludzkiego życia, że każdy jest trochę inny. Jedni są piękni, inni są mądrzy, jeszcze inni są uczciwi. I takich powinno się wybierać do KRS-u. Uczciwych i mądrych. Natomiast takie szufladkowanie, że a ponieważ zgłoszeni przez tą partię, to będzie to partyjne ciało, no to tylko tyle, że w demokracji jest tak, że obywatele wybierają swoich reprezentantów do parlamentu, a ci wybierają też w jakimś sensie swoich, choć powinni wybierać niezależnych ludzi, ale zgłaszać, no to zgłaszają partię. No chyba, żebyśmy przeszli do takiego trochę systemu amerykańskiego, gdzie były powszechne wybory na każdą funkcję, no byłoby to jednak bardzo kosztowne i nieefektywne, no ale kto wie, no może będzie w tym kierunku to zmierzać, że będziemy wybierać szeryfów, prokuratorów okręgowych i społeczeństwo będzie miało okazję słuchać kampanii wyborczej, słuchać, czy ktoś tam z sędziów zwinął 50 zł przez roztargnienie, czy nie i tak dalej. No na razie jest taki model. I ci państwo, którzy ten model podważają, stawiają się niby w obronie konstytucji ponad prawami, jakie w Polsce obowiązują. Panie ministrze, kolejna kwestia i bardzo mocno dzisiaj już podkreślana, choć obchody 50. rocznicy wydarzeń z marca 68 roku oficjalnie oczywiście zaczynają się jutro, natomiast w przeddzień, między innymi tygodnik Polityka i Marzec po Marcu. Czy spodziewa się pan, że już dzisiaj, czy też może już jutro, będzie porównanie antysemityzmu z tamtych lat do tego, co się dzieje dzisiaj? Nie wiem, czy antysemityzmu, bo w tej chwili jakoś nie widzę specjalnie przejawów antysemityzmu w Polsce. Może gdzieś one są, ale jeśli chodzi o władzę, to tyle, ile w ostatnim czasie wspólnych różnych przedsięwzięć uhonorowania, czy to Polaków ratujących Żydów, czy to cierpienia Żydów w obozach, czy podczas okupacji, to tylu przejawów takiego uhonorowania pamięci ze strony władz dawno nie pamiętam. Więc porównanie do antysemityzmu, który zresztą był inspirowany z Moskwy, bo wiemy, że te czystki antysemickie były w Moskwie i nasi komuniści, nasi w cudzysłowie, no, narzuceni nam przez Moskwę komuniści naśladowali. Była to z jednej strony próba poszukiwania kozła ofiarnego, bo przecież te wypadki rozpoczęły się od zdjęcia dziadów. Jest to spektakl opowiadający o cierpieniu Polaków pod zaborem rosyjskim, pod Moskwicinem, jak tam padają takie słowa. I bardzo to rosyjskie władze, które panowały w Polsce, nie mogły tego znieść, kazały ten spektakl zawiesić i w buncie przeciwko sowieckiej dominacji w Polsce i dyktaturze ciemniaków, komunistów, polskie społeczeństwo, głównie studenci, ale nie tylko, bo i robotnicy, i uczniowie szkół średnich podnieśli bunt, zbierając podpisy. No, pani Lasota czytała w ogóle ten apel w obronie tych wszystkich, którzy byli prześladowani. Należy za to przeprosić? Polski rząd powinien za to przepraszać? Nie bardzo rozumiem, dlaczego polski rząd miałby przepraszać kogoś za to, co zrobił okupant w Polsce. Przecież władze sowieckie były władzami okupacyjnymi, a rząd był rządem marionetkowym. No, to raczej nas powinno się przeprosić za to, co nam zafundowano po II wojnie światowej. My byliśmy czwartą armią w koalicji antyfaszystowskiej, antyniemieckiej, a później nas oddano pod buta Sowietów i pod tym butem Sowietów były represje wobec właśnie tych, którzy się buntowali w marcu, a władze komunistyczne pod tym pretekstem dokonywały czystki z jednej strony w armii, bo też wyrzucano różnych stalinowców,
a z drugiej strony na niewinnych ludziach, mówiąc, że wszystkiemu winni są Żydzi, bo trzeba było Polakom. Zresztą te różne księgi Syjonu, to XIX-wieczna propaganda jeszcze carska, która miała w Polsce wywołać antysemityzm. Nie bardzo się to udawało, poza jakimiś zupełnie marginalnymi jakimiś zachowaniami. Więc to była pewna kontynuacja napuszczania jednych polskich obywateli na drugich, bo przecież to też byli obywatele polscy i to tacy, którzy naprawdę stanowili elitę, bo było wśród części tych wyrzuconych bardzo wielu wybitnych ludzi. Byli też stalinowcy, bo partia dokonywała czystki, więc to była też gra wewnętrzna w PZPR-ze. No, a czy dzisiejsze władze powinny przepraszać? Myślę, że nas powinien przeprosić świat za to, co nam zafundowano. Najpierw druga wojna światowa, Niemcy napadli, później Rosja i koalicjanci, którzy nas nie zaprosili na defiladę zwycięstwa, a dzisiaj nas uczą demokracji, uczą nas, jak szanować Żydów, choć tu oni z całej Europy do Polski przyjeżdżali, bo w Polsce, no skoro było tak źle, to po co przyjeżdżali, ale w Polsce naprawdę nie było pogromów, tak jak w różnych innych krajach. Nie będę wymieniał, bo znowu będą telefony od ambasadorów. Panie ministrze, czy rzeczywiście wierzy pan, że ktoś nas przeprosi? Mówi pan, że cały świat powinien nas przeprosić. Ja absolutnie nie wierzę. Na świecie dzisiaj jest taka narracja, jak posłuchamy na przykład Austriaków, że oni byli pierwszymi ofiarami II wojny światowej. To nieważne, że najwięcej oficerów w obozach koncentracyjnych było z pewnej nacji, ale to my mamy być współsprawcami, a ci, którzy rzeczywiście byli współsprawcami, mają być ofiarami II wojny światowej. No, to jest tak, że myśmy pod tymi zaborami sowieckimi przez kilkadziesiąt lat nie mieli swojej polityki zagranicznej. Nie wolno nam było się upomnieć o reparacje, choćby wojenne, od Niemców. Wszyscy otrzymali odszkodowania. Jeszcze do niedawna Niemcy płacili Francji reparacje wojenne za pierwszą wojnę światową. Usłyszeliśmy niedawno, że ostatnia rata wpłynęła. Jeśli chodzi o reparacje, największe zniszczenia w Europie, kilka milionów obywateli wymordowanych i świat nam zarzuca, że my byliśmy współwinni II wojny światowej. Panie ministrze, że wejdę w słowo, przepraszam. Przepraszam, miałem się z rana nie rozgadywać. Ale skoro już się pan minister rozgadał, to skorzystam z okazji i dopytam, czy reparacje rzeczywiście powinny być tym, co powinniśmy teraz kłaść na stole negocjacyjnym. Czy rzeczywiście, tak jak zrobił to minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, nieco wyciszać ten temat, czy rozdmuchać go? Przeciwnie, stawiać na ostrzu noża sprawę. Ani wyciszać, ani rozdmuchać to nie jest sprawa jakiejś gry, że tam się coś wrzuca jak w ruletce i się blefuje. Nie, to po prostu jest coś, co nam się należy. To jest coś, co powinniśmy otrzymać po wojnie, ale że byliśmy pod okupacją, to nie mogliśmy się o to upomnieć. Nawet, powiem pani więcej, po wojnie zaraz było takie biuro rewindykacji reparacji wojennych i odzyskiwano polskie mienie odnalezione w tych częściach zajętych przez armię amerykańską. I pociągi, które jechały z tym polskim odzyskaniem mienia, najpierw jechały do Rosji, a później z tej Rosji wracały jakby dużo lżejsze i krótsze. I nasz pełnomocnik rządu tego powojennego napisał takie sprawozdanie, że właśnie te rzeczy gdzieś tam giną. I w archiwum akt nowych, bo kiedyś śledziłem tą dokumentację, następną notatką była notatka o jego odwołaniu. Więc jeżeli my mówimy o jakichś reparacjach, rewindykacjach i że dopiero teraz, czy powinniśmy o tym rozmawiać? No tak, a jak mieliśmy o tym rozmawiać, kiedy nawet gdybyśmy coś odzyskali, to by pojechało do Moskwy. Także teraz, kiedy Polska odzyskuje suwerenność, bo w cały czas jesteśmy w procesie odzyskiwania tej suwerenności, to nie było tak, że 89 rok, skończył się komunizm i już było wszystko dobrze. Nie było dobrze. A propos Rosji, czy powinniśmy także domagać się reparacji wojennych od Rosji? Wie pani, no,
największe zniszczenia jednak w Polsce dokonali Niemcy. I oni tu wkroczyli, oni wywołali II wojnę światową, a Rosjanie niestety też 17 września dołożyli swoje i wywieźli też wielu naszych obywateli na Syberię. Katyń, nierozliczona do dzisiaj zbrodnia, ale jednak trudno jest to nawet w ten sposób rozważać, no bo życie każdego człowieka jest bezcenne, ale tu były miliony. Tu były miliony zniszczone, miasta spalone, 800 wsi spacyfikowanych, miliony obywateli wymordowanych. Nawet jeśli mówimy, że część z nich pochodzenia żydowskiego, a co to nie byli polscy obywatele, oni też tworzyli Polskę i było bardzo wielu wybitnych prawników, naukowców, nauczycieli i oni tworzyli nasz kraj. To byli patrioci. Wielu z tych zamordowanych przecież walczyło też w 18 roku o odzyskanie niepodległości, w 39 roku, jeśli chodzi o pochodzenie żydowskie, w Polskiej Armii Obronnej też była duża procentowo grupa, było wielu wybitnych oficerów przecież też pochodzenia żydowskiego. W Polsce przedwojennej no, może się zdarzały jakieś wyjątkowe sytuacje, ale to było jedno społeczeństwo. To nie było czegoś takiego, to było nawet coś naturalnego, jak ktoś mówi, tak, no mam pochodzenie żydowskie i nic. No to po prostu jedni byli tacy, drudzy tacy, a wszyscy byli Polakami i patriotami. I te straty są po prostu niepowetowane. Odrobienie strat, wymordowania ogromnej części inteligencji, to jest kilka pokoleń do nadrobienia. To jest nie do oszacowania wręcz. Szacuje się dzisiaj w różnych krajach, chodzi o odszkodowanie za życie, że jeden człowiek to jest około miliona dolarów. No, 6 milionów polskich obywateli, wystarczy to przemnożyć przez milion. Arkadiusz Mulaczyk mówi z kolei o, wprost, o 850 miliardach, które powinniśmy. I to są szacunki, moim zdaniem, bardzo, bardzo oszczędne. Ja niedawno rozmawiałem z ambasadorem Niemiec i on mi mówił, że to słoń, który może zatruć nasze stosunki. Tak się rozglądałem, o jakiego słonia chodzi. Choć jest takie w Niemczech powiedzenie, u nas tam zigły widły, u nich z muchy słoń. No to nie jest ani mucha, ani słoń. Ja go zapytałem, no dobrze, a nasze dzieła sztuki oddaliście, a pociągi złota wywiezione, ukradzione naszym obywatelom oddaliście, a zapłaciliście za zniszczenia, za roboty przymusowe, za przymusowe dostawy przemysłu, rolnictwa. No to on powiedział, no ale to było dawno, to już sprawa zamknięta. Oczywiście ponosimy moralną odpowiedzialność, ale jeśli chodzi o zadośćuczynienie, to figa. Ale ja mu powiedziałem, że my tego nie zapomnimy i niech na to nie liczą. Marek Suski, tym mocnym akcentem w takim razie kończymy tę rozmowę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Szanowni Państwo, to tyle, jeśli chodzi o tę część naszego programu, ale za chwilę kolejna rozmowa. Naszym gościem będzie Bronisław Wittstein.